Jak coś, to ten film jest tylko moją opinią, więc jak ktoś się z nią nie zgadza, to rozumiem i szanuję, więc nie mieszajcie mnie i innych osób, które mają odmienne zdanie z błotem. Siemasz, tu znowu kiedy odcinek Commentary? Teraz, bo stwierdziłem, że dawno nie robiłem tych dobrych filmów, no ani w sumie żadnych, ale więcej informacji o tym, czemu mnie przez taki długi czas nie było, znajdziecie w opisie. Więc dziś znów pośmiejemy się z polskiego YouTube'a, co takiego nie zostało jeszcze odkryte, jaki jeszcze content nie został poruszony przez Dramcia, Więca, Szekspira czy inne Commentary. No jak tak patrzymy, to już raczej nie ma o czym nowym mówić i szkalować za to, że jest złe, więc po prostu pośmiejemy się z czegoś, o czym już niektórzy mówili. Po tytule już raczej wiadomo, będzie to twórczość, o ile można to tak nazwać, Dawida Czecha. Bo to, co on ostatnio odwala, przechodzi ludzkie pojęcie i ja się mocno zastanawiam, jak on jeszcze nie trafił do żadnego szpitala. Ale cofnijmy się kawałek i dowiedzmy się, kim w ogóle jest Dawid Czech. W zakładce informacji na jego kanale jest napisane tylko, że ten kanał to najlepsza rozrywka na YouTube. Wydaje mi się, że Dawid nie wie, o czym tu pisze. No ale co może wiedzieć, kanał z prawie połową miliona subskrypcji. Co? On ma prawie pół miliona subskrypcji? Jakim cudem? No to oczywiście nie wliczając jego dwóch dodatkowych, martwych zresztą kanałów, chociaż jakby nie patrzył i tak mało mu dodają. Zacznijmy od tych dwóch dodatkowych kanałów. Obydwa wyglądają na nieaktywne, więc szybko pójdzie. Pierwszy to Dawid Czech Games. Bardziej kliszej się nie dało, co? Kanał, który ma zaledwie 4000 subów, nawet nie ma na nim żadnych filmów, a na banerze znajduje się jego stare zdjęcie, jak jeszcze był chudy. Tu się nic nie dzieje, więc można przejść dalej. Kanał Dawid Czech Reakcje oferuje nam zaskakującą liczbę aż 6 filmów, z których każdy kolejny jest gorszy od poprzedniego. Lecz widząc taki poziom absurdu, ja się zastanawiam, czy Dawid jest po prostu jakimś szalonym naukowcem i odkrył, jak oszukać wszystkich wokoło, czy naprawdę siadło mu już na mózg i dąży za atencją w postaci hejtu. Nie wierzę po prostu, że ktoś by na poważnie robił takie miniaturki oraz zachowywał się mniej więcej tak na filmach. Najsmutniejsze minecraftowe animacje w internecie. Będziesz płakać. Ja pierdzielę, jak to było smutno się płakać te. Dzisiaj mroczki i lecimy na kanale reakcyjnym. Jak on tak szybko gada? Ja praktycznie nie zrozumiałem nic z tego wstępu. Tak w sumie to chyba nikt nie zrozumiał jakiegokolwiek jego wstępu. Koleś przecież był memem przez jakiś czas za te jego siata dajta. Tak przypominam oczywiście, jakby ktoś zapomniał. Oglądać najstraszniejsze! Nie, wróć! What the fuck, jakie najstraszniejsze? O wow, pomylił się. Zróbmy z tego największą sensację, bo to małolaty lubią najbardziej. W ogóle zwróćcie uwagę na tę wstawkę mówiącą o Instagramie. Już pomijając tę nazwę, bo nie oszukujmy się, jest do bani, ale ta wstawka pojawia się zdecydowanie za często podczas tego jednak krótkiego filmu. Najstraszniejsze! Bo teraz wam pleś, przytulacie? Ta nie wychodź, ten stary do nie... Ostatni filmik będę... Najsmutniejsze minecraftowe animacje, więc jeżeli to ci się podoba, zostaw teraz ogromną łapkę w górę. Stary, bo będzie dzisiaj rozpierdziel! Tak, bo jak oglądasz smutny film, to przy okazji coś rozpierdzielasz. Czy to jest jakiś bait? Ten zombiak mleczki ich pogryzł. O mój Boże. What the fuck? Co się z nim stało? Widziałeś to, mordy? Ej, on... Co miałem widzieć? On nawet nie potrafi dobrze filmu zmontować. Reaguje na coś, co zobaczymy dopiero za jakiś czas. Ale jakby nie patrzył, zrobione jest to na tyle źle, że wydaje mi się, że on chyba nie robi tego na poważnie. Jeśli tak, gratuluję trollingu. Jeśli nie... to gratuluję przychodów. Teraz obejrzymy film, który ma bardziej bezsensowną miniaturkę niż Jasna Strona albo ProGamerJ. Serio, nawet ProGamerJ nie miał tak bezsensownych miniaturek. 99 ludzi nie potrafi zrobić tego. Tylko geniuszek. Co? Siedem skończymy ciężkie Minecraft. Ciężkie będziemy robić niemożliwe rzeczy, ponieważ dzisiaj... Czy on kiedyś nauczy się mówić? Stojące rzeczy, na przykład osoba mówi, że jest normalna, bo na przykład podnosi lewą rękę i ma na przykład 5 palców, a druga osoba na przykład mówi: patrzcie, umiem robić runik z palców i patrz, normalnie wykręca sobie faka i se go wcinam tam, gdzie się nie powinna wcinać. I po prostu chcę zacząć ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, że wam się takie rzeczy spodobają. Też zostawcie łapkę w górę, bo bez łapy w górę mordy nie ma życia! Za łapkę w górę, trzymajcie się, lecimy! Puh! Co on w ogóle mówi? Mój Boże, nie mam nawet jak tego skomentować, bo to jest po prostu tak żenujące. Niech on kiedyś zdecyduje, jak nazywają się jego widzowie, bo mówienie na zmianę mordeczki, mordy i starzy, mając jednocześnie grupę na Facebooku Mopsiki Dawida, jest co najmniej niekompetentne. Moreczki, stary Dawid Czech wraca, czyli moreczki robimy sobie... Będziemy się wypracować, nie potrafi tego zrobić, bo nie potrafi gniący palce, potrafi sobie języka wytrzymać w usta. Co? Ja nawet nie wiem, co powiedzieć. Ten typ mnie po prostu zaczyna denerwować. Ja jestem bardzo ciekaw, jak on funkcjonuje na co dzień, jeżeli spotyka się z ludźmi i robi coś takiego. Przecież jego znajomi to muszą, nie wiem, stopery ciągle nosić. Ja bym nie wytrzymał z tym typem w jednym pokoju przez 5 minut. Nie da się. Tak więc to był tylko jeden jego kanał, który prowadzi, albo w sumie już nie prowadzi, bo ostatni film wstawił miesiąc temu. Ale ma też swój główny kanał, na którym robi to samo, co na kanale z reakcjami, więc nie wiem, po co ma kilka kanałów, z których i tak ma mniejsze przychody. Czech na swoim głównym kanale próbował wcześniej udawać zagranicznych twórców, w sumie jak każdy polski youtuber, takich jak ProGamerJ, robiąc filmy pokroju "Jeśli widzisz czerwony, jesteś psychopatą". Takie filmy robił, jak jeszcze był chudszy i do czasu aż taki content mu się nie znudził. Potem śmiał się z dzieci na zmianę z rozwiązywaniem zagadek. Jezus Maria, ten kanał to jakiś śmietnik, taki palący się śmietnik. Potrafię wypić całą butelkę wody, coś tam, coś tam. Nie ty potrafisz, tylko zapewne ten dzieciak na miniaturce. Nie rozumiem, po co dawać taki clickbait, to po prostu nie ma sensu dla mnie. Jakby każdy wie, jak wyglądasz, więc jak dasz tego gościa na miniaturkę, to raczej nie pomyślą, że o, Dawid jest młodszy teraz i jest grubszy. Straszny klaun śledził mnie pół dnia. Wielokropek. Nie ciebie śledził klaun, tylko oglądasz filmik, jak kogoś śledził klaun. O chuj ci chodzi, człowieku. Naprawdę. Ech, dobra, pewnie niepotrzebnie się triggeruję, ale po prostu nie jestem w stanie zdzierżyć tego, jak on wykorzystuje tę platformę. Zastanawiam się mocno, co on miał w głowie, robiąc filmy tego typu. No ale te filmy mają już ponad rok. A co robi Dawidek teraz? Naoglądał się horrorów, więc teraz robi filmy, gdzie go porywają, zabijają, gonią oraz filmy, w których gra w różne gry o 3:00 w nocy. Bo wiecie, 3:00 w nocy to godzina duchów, taka straszna godzina, o której dzieje się wszystko, co złe. W każdym razie ten content to jest dosłownie kopalnia żenady. Czasem nawet i śmiechu, bo jak oglądam te filmy, to chce mi się po prostu głośno śmiać z tego, jak źle te filmy są zrobione. Tu go opętało, tu zostawił gdzieś kamerę niby, ale na filmiku widać, że po prostu z nią chodzi po jakichś ruinach. A tu za to próbuje się nie wystraszyć. No po prostu komedyjka, kabareciki takie tam. A jako, że jest Halloween, nie planowałem premiery tego filmu, przysięgam, to obejrzymy sobie tego trochę. Nigdy nie pobieraj na telefon tych aplikacji w nocy. Zrobiłem to i mam problemy. Cześć, na moim kanale. Dzisiaj, mordy, chciałem wam powiedzieć o strasznych aplikacjach, które zainstalowałem na swój telefon i chciałbym wam powiedzieć, żebyście nigdy nie instalowali tych aplikacji, które właśnie znajdziecie w tym odcinku, ponieważ te aplikacje mogą być niebezpieczne zarówno dla was, jak i dla mnie, więc przetestujemy teraz je wszyscy razem wspólnie. Wy na swoją odpowiedzialność możecie je zainstalować, ale nigdzie nie będę podstawał żadnych linków, żebyście nigdy nie mogli trafić na te aplikacje. Nawet nie powiem wam nazwy tych aplikacji. Zaczyna się groźnie. Nie zamierzałem nigdy pobierać tych aplikacji tak naprawdę, ale Dawidek mnie kurczę kusi, no nie wiem, Nawet nie powiem wam nazwy tych aplikacji. Okej, nieważne, cały plan wyleciał przez okno. Teraz to ja sobie mogę tylko pomarzyć o takich problemach, których on doświadczał. Ponieważ te aplikacje mogą zmienić wasze życie. Nigdy nie wchodźcie w te aplikacje i nigdy ich nie instalujcie. Dobra, moreczki, jak widzicie, mam 3 aplikacje, które moreczki na pokolenie nazywają się Ghost, Ghost Detector, później Killer, Clone Call i Spirit Board. Nawet nie powiem wam nazwy tych aplikacji. Pokolenie nazywają się Ghost, Ghost Detector, później Killer, Clone Call i Spirit Board. Nawet nie powiem wam nazwy tych aplikacji. Ej. Przecież mówił, że nie poda nazw aplikacji. Co to ma być za manipulacja widzem? No ja nie wiem, Dawid. To już chyba koniec twojej kariery. Mordy, ja myślę, że te aplikacje po prostu polegają na tym, że one zbierają nasze dane osobowe i później jakieś osoby mogą wiedzieć, gdzie my przebywamy, albo mogą uzyskać dostęp do naszego mikrofonu oraz kamerki i mogą na przykład nas podglądać. Nie wiem, czy to jest prawda. Nie jest to prawda. Te aplikacje działają losowo, czyli ze swojej niewielkiej bazy losują i pokazują ci różne komunikaty, ale można przecież zrobić z tego niezły clickbaitik, co nie? Te aplikacje są zrobione, żebyś sprankował swoich znajomych. No ale zapomniałem, przecież ty nie jesteś ten od pranków. Ten od pranków ma mniej IQ. Albo więcej. Rod, ucieka jest! Mordy, napisali... What the fuck! Ej, dlaczego ta aplikacja, mordeczki, kazała mi uciekać? Ej, zobaczcie! Czekaj, ja to wyłączam, ej, what the fuck, ja to wyłączam, mordy. Mordeczki, what the fuck, zrobiła ta aplikacja, ta aplikacja, mordeczki, kazała mi uciekać. Ej, zobaczcie, że pierwsza aplikacja, mordeczki, którą w ogóle teraz zrobiliśmy i ta aplikacja kazała mi uciekać. Ej, ja tam, mordeczki, w ogóle nie ruszałem palcem, mordeczki, samo się poruszało. What the fuck, ej, to... Ej, nie wiem, o co chodzi, to nie jest fake, bo... On powinien dostać Oscara za swoje aktorstwo, bo naprawdę uwierzyłem, że jest z nim coś nie tak. W czasie tych prawie 20 sekund słowa mordeczki i mordy powiedział około 6 razy, więc średnio w tym całym ponad 10-minutowym filmie powiedział te słowa 185 razy. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe do wykonania dla przeciętnego youtubera, czy tylko Dawid tak potrafi. No dobra. Wiemy, że te apki są fejkowe, wiemy, że Dawid będzie udawał reakcję i omal nie spadał z krzesła za każdym razem, jak mu się światełka wokół wyłączą, więc przejdźmy do innego filmu. Ktoś mnie śledzi obok mojego domu od kilku dni. Która mordy, właśnie przyszedłem z domu, żeby sprawdzić, czy te mroczki są siłe. Cały czas się rozglądam i mordy, tu nikogo nie ma. Nie wiem, kto mi rzucił w ogóle ten kamyk w okno i mordy, dał to zdjęcie. Nie wiem, mordeczko, o co chodzi, czekajcie. Mówienie na zmianę mordy i mordeczki jest chyba jego jakimś tikiem nerwowym, bo po prostu... prawie co każde słowo jest mordy albo mordeczki. Mordeczki, cały czas nerwowo chodzę i sprawdzam, czy ktoś mordeczki tu jest i tu nikogo nie ma. Mordy, jeszcze sprawdzam, tu jest tak krzaki, mordeczki się chowa. Dodawanie do tej groźnej muzyki wstawki z Instagramem, o której zresztą już mówiłem, wyrzuca mnie z immersji. W teorii przynajmniej, bo w praktyce oglądanie Dawida nie ma nic wspólnego z imersją. Po prostu jak widzę Dawid Czech pod filmem, to nie jestem w stanie tego filmu wziąć na poważnie, okej? Gdzie ktoś jest? What the fuck? Mordy, widzieliście to? What the fuck?! Co to było?! Mordy, kto się to w ogóle auto? Gdzie on jest?! Mordy, kto się w ogóle auto jest?! Groźny i ważny dla filmu moment, konfrontacja ze stalkerem i w ogóle, a nagle wstawka z Instagrama. Ten dzwonek bardziej by mnie wystraszył niż stalker. Ocena filmu, że nada. Lecimy dalej. O, mój ulubiony typ filmów. Nigdy nie otwieraj skrzynek w Brawl Stars o 3:00 w nocy. Straszne. Czemu on Teraz dopiero zauważyłem. Jak jest tytuł filmu i opis jest pod tym, co nie? Wstawił tytuł filmu w opis filmu. Te filmiki robią się coraz lepsze. Wstawka Instagrama jest większa co filmik. What the fuck? Dawid w tym filmie gra w Brawl Stars, ulubioną grę dzieciaków na hulajnogach, o 3:00 w nocy i pokazuje niepokojące screeny z tej gry. A na tym screenie dwie przerażające rzeczy to, że język jest ustawiony na rosyjski i ktoś postanowił lepić na numerek generowany przez grę napis -669, co wygląda po prostu niepokojąco. Jedna rzecz, ponieważ gdy gramy w nią o 3:00 w nocy, coś dziwnego powinno się stać. Na internecie nie brakuje filmików, które potwierdzają to, że gdy tam zagrasz o 3:00 w nocy albo wykonasz tam jakąś specyficzną rzecz, to wtedy coś się wydarzy dziwnego, albo coś ci napiszę, albo wszystkie aplikacje ci znikną. Spokojnie, Dawid. Jedyna dziwna rzecz w Brawl Stars na tych screenach to, że jest po rosyjsku. Nie ma się czym przejmować, naprawdę. No i... mamy Jessica znowu, mamy to. No nic się nie wydarzyło tak naprawdę. Ej, mordy, zauważ mi z aplikacji! Ej, co się dzieje? Ej, zobaczcie! Ej, usuła mi aplikację! Jak to usunąć? Jak to zatrzymać? What the fuck, jak to zatrzymać? Usuła mi aplikację! O Boże! Jak tak się patrzę na to, co on wyprawia na tych filmach, to mnie po prostu żenada jakaś taka łapie. Ale to mnie tak łapie, tak za serce aż i kurde ściskałem mocno. Tego się nie da normalnie oglądać po prostu. Z aplikacji! Ej, co się dzieje? Ej, zobaczcie! Ej, usuła mi aplikację! Jak to usunąć? Jak to zatrzymać? What the fuck, jak to zatrzymać? Usuła mi aplikację! O Boże! Ej, teraz udało mi się zatrzymać! Ej, usuwała mi aplikację! Ej, kto to robił? Czy to jest ten symulator Brawl Stars? Ej, normalnie ktoś mi wyłącza moleczki moje aplikacje! Ale nic dziwnego się nie pojawiło! Ej, ktoś klikał ewidentnie, mordy, widzieliście sami, że to nie klikałem! Ktoś klikał, że ma usuwać mi wszystkie aplikacje! Czy... ilość krzyku i fejkowych reakcji nie przerasta. Przerosło też 5,6 tysiąca ludzi, którzy nie lubią tego filmiku. Jestem ciekaw komentarzy pod tym filmem, ponieważ jak wciśnie się Brawl Stars czy Fortnite gdziekolwiek, to przychodzą ludzie mało rozgarnięci i komentują śmieszne rzeczy, także spójrzmy. LOL, creepy. Kto w to wierzy, ten ma IQ Dawida Czecha. To prawda, bo trzeba być Dawidem Czechem, żeby w to uwierzyć. Widać, że klikasz, nagraj w końcu coś nieustawionego. To się chyba nie stanie. Żałosne, zgadzam się. Dodali takie coś do tej gry, by dzieci nie grały o tej godzinie, a symulator to podruba i nic ci nie nabija. Jak dla mnie stworzyli to po to, by Brawl Stars zostały jako jedyne w telefonie, a między innymi zhakowali ci telefon i mogli grać wirusa. Tak, to nie jest naprawdę, to były efekty specjalne i on usuwał te aplikacje, ja to próbowałam. Dobrze. To ja tobie uwierzę, bo jesteś gamer grill. To jest sztuczne. Nie wiesz. Fake. Fajny clickbait. Podoba mi się ten drugi. Nie wiesz. Po prostu nie wiesz. Tak do chrześcijanina podchodzisz i mówisz mu nie wiesz, a on ej, dzięki. Ja ale fakę. To wszystko fakę, a wy tylko wbijacie wyświetlenia. To jest prawda. To jest niestety smutna prawda o tym. Lepsze aktorstwo widziałem u syna na przedstawieniu w przedszkolu. Ukradłeś miniaturkę ruskiemu youtuberowi Rolton. On wrzucił 25 czerwca, a ty 25 września. Fajny Photoshop. Ja na kiblu. To fajnie. To nieprawda, jeśli chodzi o Brawl Stars. Okej, dziękuję. To był głos ludów. Okej, na sam koniec zostawiłem sobie jego najlepszy film. Dzwonię do O, tu jest błąd w tym tytule, tak w ogóle. Dzwonię to Sztućka z Toy Story 4 na telefon o 3 w nocy. Zaatakował mnie. I teraz sobie to wyobraźcie, co nie? Wyobraźcie sobie bohaterów z Toy Story i nie wiem, kto z nich jest najbardziej śmiercionośny. Ja bym powiedział, że Baza Astral, co nie? No i tak jakby sobie wziąć figurkę tą z filmu, która mówi, to ja bym się kurwa bał, bo ona mówi. Nie lubię rzeczy, które mówią, ale nie ruszają ustami. No więc jakby taki Baza Astral odwiedził mnie o 3 w nocy, no to zesrałbym gacie. Jak mnie, kurczę, taki kawałek plastiku z wyciorkami... Co to jest w ogóle? Co to ma kogoś przestraszyć? To ma być brane na poważnie? Ja nie rozumiem. No, dobra. Nie, bo ja to się chyba po prostu... Ja zamieniam się w Matpata z Game Theory, czy tam Film Theory. Bo nie wiem, przez to, przepraszam. Ej, woreczki jest połączenie. What the fuck, woreczki jest połączenie. Mogę znaleźć worki, proszę, powiedz! Ktoś się użył? What the fuck! Środek dowiedzcie jest kolejna odcieczka na moim kanale. Pomijając literówkę w tytule tego filmu, zapowiada się bardzo interesująco. Mam nadzieję, że zakończenie będzie krwawe. Dzisiaj oreczki postanowiłem, że zadzwonię do Sztućca z Toy Story. No to Sztuciec czy Sztuć... Sztuciek. Bo w tytule masz Sztuciek, a mówisz w filmie Sztuciec. Widzimy z kolejną odcieczki na moim kanale. Dzisiaj oreczki postanowiłem, że zadzwonię do Sztućca z Toy Story. Mam nadzieję, oreczki, że znajdziecie jego numer telefonu w internecie. Dobra, czekaj, już wpisuję, już. Numer telefonu... telefonu do Sztućca z Toy Story 4. No i jakby, no kurwa, no nie ma. Nie ma tego numeru telefonu. Ten jak mnie znowu oszukał. Mam nadzieję, że teraz mu już naprawdę usunął ten kanał. Po długie poszukiwanie znalazłem jakiś dziwny profil na Instagramie. Nazywa się Mareczki Forki41. Sprawdzimy sobie, czy można do niego teraz zadzwonić. Forki41 brzmi jak normalna nazwa na Instagramie, no ale to konto jest chyba stworzone przez Czecha, więc w tej nazwie nie ma nic normalnego. Forki, mam nadzieję, że po prostu uda się do niego dodzwonić. Ej, próbować mordy? Tak, może ten cały Forki zamknie twój kanał w końcu, czy coś. Ej, próbować? Ej, dobra, ej, po prostu spróbujemy. Zastanawiam się, kogo on się pyta, jak wie, że i tak mu nikt nie odpowie. A, już wiem. Pamiętacie na przykład Dora Poznaje Świat, albo tam ten Blue taki piesek był i ten koleś taki, nie wiem, Steve się chyba nazywa, nie pamiętam. No to oni zawsze się pytali widzów o coś i my jako dzieci mieliśmy mówić tak, albo nie. Więc moja teoria jest taka, że on kiedyś chciał taki serial zrobić, ale skończył na YouTubie, więc robi to na YouTubie, a nie do końca powinien, no ale okej. Kamerkę, zobaczymy, Moreczki, jest 3:11, Moreczki, zobaczymy, co się w ogóle stanie od 3:11, dobra, Moreczki, wiadomości. Ty napisał do mnie kropki jakieś dziwne, mordy, ej, on, ej, niemożliwe. Ej, zobaczymy, Moreczki, czekaj, dobra, wybieram po prostu i dzwonimy. What the fuck? Czy to jest mikrofon z Road? A ta lustrzanka? Też pewnie droga. Po co mu taki drogi sprzęt na takie chujowe filmy? Pewnie nieważne. Jest jakieś łączenie, Moreczki, jest łączenie, ej, Moreczki, jest połączenie. Ej, Moreczki, Moreczki. Moreczki, jest łączenie, ej, Moreczki, jest połączenie. What the fuck, Moreczki, jest połączenie. Ej, Moreczki, dobra, do telefonu, Moreczki, dobra, do telefonu, ej, sztucznie to jesteś naprawdę... Kolejna scena, za którą powinien dostać Oscara, a może nawet i Nobla, bo po prostu gra postać debila tak wspaniale w tym filmie. Cała ta sekwencja rozmowy z kawałkiem plastiku przyprawia mnie o ból głowy, ale to jeszcze nic. Poczekajmy, aż kawałek plastiku przyjdzie mu do domu. Pomijając kilka scen, Dawid dostaje paczkę, w której znajduje się sam główny bohater filmiku, Sztuciec. Niedokończony, więc Czech go na spokojnie składa. No i jak go złożył, to zmienił swoje zachowanie o 180 stopni i zaczął się nim zachwycać, póki ten nie spierdolił mu z biurka. Super zabawka z plastiku właśnie zaczęła go atakować i biegać po domu. Kurwa kabaret. Teraz powinienem zadać sobie pytanie, czy on robi to na serio i czy myśli, że kogoś tym nabierze, bo naprawdę nie wydaje mi się, by zrobił to w 100% na serio. Po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś jest takim debilem. Filmik kończy się sceną na schodach do piwnicy, w której Dawid zapowiada, że może w kolejnych odcinkach na jego kanale odkryje tajemnicę tego strasznego, przerażającego kawałka plastiku, ale ten film ma już miesiąc, a po kolejnych częściach przygody z Forkiem ni widu, ni słychu. Tak więc już nigdy się nie dowiemy, co stało się z tym czymś. Lecz mam jedną teorię. Dawid po wyłączeniu aparatu po prostu wyrzucił zabawkę do kosza i nigdy więcej o niej nie wspomniał. No cóż, nie dziwię mu się. Jakbym robił bezsensowne filmy z rekwizytami, to też bym je wyrzucał po skończeniu nagrywania. A druga teoria to po prostu, że Sztuciec nagle wbił mu się w aortę i zabił go. Ale obawiam się, że to by było na tyle z dzisiejszego filmu. Jeśli się wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę, A jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu filmów. Zapraszam na moje wszelkie social media oraz na serwer Discord Miśki Kecela, na którym ciągle się coś dzieje. Ja tymczasem się z wami żegnam i do następnego.